Księga Objawienia, rozdział 8. Gdy baranek otworzył siódmą pieczęć, na około pół godziny zaległa w niebie cisza. Zobaczyłem siedmiu aniołów, stali przed Bogiem, dano im siedem trąb. Przyszedł też inny anioł, miał ze sobą złotą kadzielnicę i zajął miejsce przy ołtarzu. Dano mu wiele kadzidła, aby wraz z modlitwami wszystkich świętych złożył je na złotym ołtarzu, stojącym przed tronem. Kiedy to uczynił, wzniósł się przed Bogiem dym kadzideł oraz modlitw świętych. A anioł ujął kadzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. Wtedy dały się słyszeć grzmoty i ryki. Strzeliły błyskawice i doszło do trzęsienia ziemi. Tymczasem siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowywało się do zatrąbienia. Zatrąbił pierwszy. Na ten dźwięk powstały grat oraz ogień pomieszane z krwią. Zostały one zrzucone na ziemię. Na skutek tego spłonęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew oraz cała zielona trawa. Zatrąbił drugi anioł. Wtedy coś na kształt ziejącej ogniem wielkiej góry zostało rzucone w morze. Przez to jedna trzecia morza zamieniła się w krew. Z tego powodu wyginęła w morzu trzecia część stworzeń mających duszę. Zniszczeniu uległa też trzecia część okrętów. Potem zatrąbił trzeci anioł. Wówczas z nieba spadła wielka gwiazda. Płonęła niczym pochodnia. Spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. Imię gwiazdy brzmiało Piołun. Stąd jedna trzecia wód zamieniła się w piołun, a ponieważ zgorzkniały, wielu ludzi od tych wód pomarło. Zatrąbił czwarty anioł i cios spadł na trzecią część słońca, trzecią część księżyca oraz trzecią część gwiazd. W związku z tym trzecia ich część uległa zaćmieniu. Światło dnia stało się krótsze o jedną trzecią i podobnie mrok nocy. Spojrzałem i zauważyłem orła. Leciał środkiem nieba. Usłyszałem, jak woła: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, bo jeszcze mają zatrąbić trzej pozostali aniołowie.